Znajdujemy się na wieży Ciśnień przy ulicy Zofiówka w Inowrocławiu. Wieża została zlokalizowana na jednym z najwyższych miejsc na terenie miasta. Jest to prawdopodobnie jedna z ostatnich starych wież Ciśnień, która jest do dzisiaj eksploatowana, jest czynną wieżą. Pierwotna budowla była dużo niższa, kończyła się na poziomie powyżej okrągłych okienek. Przykryta była kopulastą wieżą z małą latarnią, która służyła do wentylacji pomieszczenia. Pierwsza wieża została pobudowana w latach 1903-1904. Kilka lat później, bo już w 1908 roku, wieża została nadbudowana o kondygnację ceglaną i masywny tambur, który był przykryty z wysokim dachem z czterema lukarnami. W wieży znajdują się dwa zbiorniki na wodę. Pierwszy zbiornik był mniejszy, o objętości 300 m sześciennych. Drugi zbiornik o pojemności 480 m sześciennych jest umieszczony powyżej w tamburze i jest czynny do dzisiaj. Na przełomie lat 70. i 80. przeprowadzono taki większy remont wieży. Drewniane stropy zastąpiono stropami żelbetowymi. Schody i konstrukcję dachu drewnianą zamieniono na stalowe. Następny remont odbył się w 2009 roku. Wzmocniono konstrukcję dachu i przywrócono dachówkę ceglaną z zachowaniem dwóch pasów jaśniejszych dachówek. Wieża jest integralną częścią systemu wodociągowego miasta. Stanowi taki podstawowy odpowietrznik sieci. Korki powietrzne, które tworzą się w sieciach wodociągowych, są bardzo niebezpieczne i powodują liczne awarie. Na wieży właśnie następuje uwolnienie powietrza, które znajduje się w sieci. Ponadto zbiornik górny buforuje nierównomierność rozbiorów i stabilizuje ciśnienie w sieci. Oba zbiorniki i część konstrukcji są nitowane, co jest już taką wymierającą technologią. Wieża mimo eksploatacji od ponad 100 lat pracuje dobrze i jest wpisana do ewidencji zabytków.